Im starszy jestem, kochani moi, tym bardziej uświadamiam sobie, że najcenniejszym, co mam, to jest czas. Czas, którego nigdy nie dam rady wrócić i naprawić rzeczy, które źle zrobiłem albo których nie zrobiłem w czasie, który był mi dany. Szczególnie jeśli chodzi o miłość, nie? O miłość. Kochani moi, mówię o śmierci bardzo często ostatnio, nie tylko dlatego w kontekście rzeczywistości, która się dzieje, ale wracam do mądrości świętych, że oni żyli tak, jakby każdy dzień był ostatnim dniem ich życia. I wiecie, to nieustanne uświadamianie sobie, że w każdej chwili mogę umrzeć, daje mi kopa do najpiękniejszych wyborów, do przeżywania każdej chwili dnia w sposób najbardziej wartościowy. Mówię, możemy się śmiać z tych mnichów, którzy kładli swoją czachę, no nie swoją, kogoś, na stole z napisem Memento Mori, pamiętaj o śmierci. Ale to pamiętanie o śmierci daje niesamowitą motywację do jak najpiękniejszego życia. Często mówię, gdybyś dzisiaj w nocy miał umrzeć, nie? Mężu kochany, i to jest twoje ostatnie 12 godzin, jakbyś wstał dzisiaj rano? Jakbyś przytulił swoją żonę? Jakbyś ją pocałował? Jakbyście spędzili ten dzisiejszy dzień? Gdybyś wiedział, że to jest twój ostatni dzień razem z nią. Siedziałbyś naprawdę godzinami przed telewizorem, leżał, browca popijał, patrzył na zegarek. Jeszcze 3 godziny do śmierci, ty to jeszcze sobie zobaczę, to, jeszcze sobie ten skrót meczu zobaczę, jeszcze zdążę, jeszcze to sobie zobaczę. Naprawdę? Rozumiecie? Świadomość tego, że w każdej chwili mogę umrzeć, daje mi pragnienie i motywację do tego, żeby każdą chwilę spędzić najpiękniej, jak potrafię. Ile byśmy grzechów nie uczynili, głupich decyzji nie podjęli, gdybyśmy mieli tą świadomość, że to może być ostatni dzień naszego życia i w nocy umrę. Rozumiecie? Tylko, że my to odrzucamy, nie chcemy o tym myśleć, bo to jest konfrontacja z prawdą o naszym życiu, które bardzo często jest po prostu byle jakie. Czas, wartość życia, którą On nam dał, rozmieniamy na drobne. Mamy żyć jako chrześcijanie, nosić Boga i objawiać Jego Ewangelię wszystkim, a my tracimy to, dając swój czas czemuś, komuś, co nie jest warte, żeby zabierało nam aż tak dużo naszego czasu. Opowiadał kiedyś pewien żołnierz w Stanach, słyszałem jego świadectwo, jak brał udział w ogóle w wojnie wietnamskiej i inny żołnierz, dowódca tego oddziału, była taka sytuacja, że został rzucony granat i on upadł na ten granat, ten dowódca, żeby ocalić swoich żołnierzy. Szczególnie tego, który był najbliżej. Granat go rozerwał, ale ocalił tego swojego przyjaciela, który był najbliżej. I kiedy ten przyjaciel wrócił do Stanów, nie mógł sobie poradzić z tymi traumami różnymi wojennymi, z tym wszystkim, co się działo, zaczął bardzo pić, potem ćpać. 10 lat później była taka potężna defilada, gdzie honorowano wszystkich bohaterów wojennych i jego też poproszono, żeby przyjechał na tą defiladę. Okazało się, że na tej defiladzie była też żona tego wspaniałego żołnierza, który oddał życie za tego kolegę, i jego synek 10-letni. Ojciec nawet nie widział synka. I stanęli obok siebie. I kiedy trwały te piękne ceremonie, on, alkoholik, narkoman, stojąc przy tym chłopcu, patrzy na niego, chłopiec płacze, patrzy na tego mężczyznę
i mówi mu, chcę ci zadać jedno pytanie. On mówi, synku, mów, pewnie, że tak, pytaj. Jedno pytanie. Czy pana życie warte było śmierci mojego taty? Czy pana życie warte było śmierci mojego taty? Facet się rozpłakał. I to był przełom w jego życiu. To był ostatni dzień, w którym sięgnął po alkohol, sięgnął po narkotyki. Pytanie do nas, nie? Pytanie, które sobie zadaję. Czy moje życie warte jest jego śmierci? Czy moje życie, czy mój dzień, który dzisiaj spędziłem, wczorajszy dzień, który dzisiaj spędziłem, warty jest jego śmierci za mnie? Są ważne pytania, skarby. Czy twoje życie, które masz teraz, które przeżywasz każdego dnia, warte jest ceny męki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu za ciebie? Pamiętam, jak pewna kobieta zadzwoniła do mnie z prośbą o to, żebym spotkał się z jej synem, 20-kilkuletnim, który zszedł na drogę przestępczą. Handlował narkotykami, samochodami i ta mama bardzo prosiła, żeby spotkać się z tym synem i z nim porozmawiać. Jakoś się tak udało jakiś czas później, że się spotkałem z nim. Pamiętam tą rozmowę, pytałem go mniej więcej o to, o co pytam dzisiaj was i siebie. Czy gdybyś dzisiaj w nocy umarł, chciałbyś stanąć przed Bogiem z tymi wszystkimi krzywdami, które zadałeś, z tym płaczem, błaganiem swojej mamy, jej łzami, żebyś się nawrócił, żebyś to zostawił, żebyś wrócił do Boga. Czy chciałbyś stanąć dzisiaj z tym wszystkim przed Bogiem? Pamiętam jego taki cyniczny uśmieszek, pogardę w oczach. Modliłem się za niego, pobłogosławiłem go i pojechałem dalej. Tydzień później jego mama znowu zadzwoniła. Tym razem bardzo płakała. Okazało się, że dzień wcześniej syn pojechał na dyskotekę motocyklem, wpadł w poślizg i zabił się na miejscu. I pamiętam przez ten telefon płacz tej mamy i ten refren, która, wiecie, ona wołała do mnie przez ten telefon jedno zdanie. Proszę księdza, czy mój syn jest w piekle? Czy mój syn jest w piekle? Mówię, nie wiem, czy jest w piekle. Nie jestem Bogiem. Skąd mam wiedzieć? Ale wiem jedno. Bóg dał mu tydzień czasu na nawrócenie. Tydzień czasu. Gdybym wtedy jemu powiedział, stary, masz tydzień, żeby wrócić do Boga, pewnie by się jeszcze bardziej roześmiał. Jemu Bóg dał tydzień. Ile daje tobie? Ile daje mi? Nie wiem. Ale wiem jedno. To może być ostatni dzień mojego życia. I możemy się nie spotkać w tym składzie jutro wieczorem. To może być moja ostatnia msza święta. Gdybyś wiedział, że dzisiaj w nocy umrzesz, jak byś przyjął Jezusa? Jak byś z Nim rozmawiał? Jakbyś był skupiony na tym, co tu się wydarza? Twoja ostatnia msza święta w życiu.